Połowa Krakow Fashion Week już za nami. Jak pan ocenia tą pierwszą połowę? No ta pierwsza połowa była naprawdę bardzo obiecująca. Zaczęło się, trochę można powiedzieć, jak zawsze, czyli od Krakow Fashion Awards, ale nie jak zawsze, bo tym razem dwa dni, nie jeden. I bardzo dobrze, mi się bardzo podobało. Drugi dzień, ta gala w Muzeum Inżynierii Miejskiej, można było poczuć ten taki high fashion, trochę taką, tą modę z wyższej półki, to już wstępujemy jakby wyżej, prawda? Pokaz między widownią, wyselekcjonowane kolekcje międzynarodowe. Bardzo dobry krok i uważam krok, którego nie można zrobić wstecz, czyli trzeba iść tylko dalej. I rzeczywiście wyselekcjonowana publiczność bardzo, bardzo dobrze. No i potem oczywiście kolejne pokazy, wystawy. Ja widzę, że ten Krakow Fashion Week tak nam się robi coraz bogatszy z roku na rok. Oczywiście do Łodzi, Warszawy jeszcze nam trochę zostało, ale tak też finansowo też trudno się z nimi równać. Ale wydaje mi się, że jest bardzo ciekawie i przede wszystkim jest cały czas progres do przodu. Podobno fachowcy z zagranicy dojechali. Dojechali fachowcy z zagranicy, dojechali. No jest Karol Morgan, przewodnicząca wykładowczyni z St. Martin's College z Londynu. Świetnie. Fajnie, że była Ewa Minger. Takie nazwiska jednak są potrzebne. Jerzy Antkowiak, on od zawsze i miejmy nadzieję, że zawsze był Michał Zaczyński. Więc rzeczywiście ten świat mody zjeżdża. Jeśli kogoś brakowało, to szkoda, że Dorota Wróblewska tym razem nie dojechała. Ona zawsze ma tą swoją energię i to zawsze czuć, że ona jest. Miejmy nadzieję, że będzie odwiedzać, ale wiadomo, kobieta, która... Wróblewska w Miami przyjechała. W Miami, tak. Kobieta, która ma milion obowiązków i trudno oczekiwać, że będzie zawsze. Więc jest naprawdę dobrze i wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to jest to, że jest ten krok do przodu. Że nie stoimy w miejscu, tylko ten Kraków gdzieś tam powoli drąży własne miejsce na modowej mapie Polski. Dziękuję za te życzliwe uwagi.